To jest o tyle piękne w rozwoju duchowym, że stajemy się bardziej sobą. I o ile to jest dość ciężko wytłumaczyć, co znaczy bardziej sobą, o tyle ktoś, kto się rozwija, po prostu czuje bardziej siebie, mniej odpływa od rzeczywistości, mniej potrzebuje, nie wiem, gier, telewizji czy czegoś, żeby, niektórzy w ogóle nawet rezygnują, żeby, znaczy... Najczęściej potrzebuje się tej wszystkiej telewizji, tej całej telewizji i różnych dystraktorów po to, żeby nie dotykać siebie, po to, żeby odpłynąć, po to, żeby nie stykać się z rzeczywistością, bo ona tak bardzo boli. Jest tak dużo rzeczy, które nas dotykają, bolą, nie pasuje nam. Co więcej, dotykamy takiej jakby informacji o sobie, że nie możemy tego zmienić, że po prostu wolimy przejść do przodu i nie myśleć za dużo o tym. Natomiast rozwój duchowy powoduje, że patrzymy, co jest nie tak, oznaczamy sobie, to i to mi się nie podoba we mnie albo w moim życiu i zmieniam to. Oczywiście zmiana nie następuje tak, że jeżdżę rowerem, to ja bym chciał jutro Mercedesem. Cyk, o, Mercedes stoi. To nie, tak to nie będzie. Ale jeśli zmienimy w sobie i będziemy szli we właściwy sposób, do przodu, to za jakiś czas będziemy jeździć lepszym rowerem, a później czymś lepszym i tak dalej. To nie jest tak, że rzucisz intencję, cyk, i jutro pod moim domem stoi Lamborghini. Wiesz, bo my mamy strukturę jak Shrek albo jak cebula, czyli mamy warstwy i w każdej warstwie jest bardzo dużo ograniczeń, blokad a przede wszystkim nazwałbym manipulacji, które nam mówią, że czegoś nie możemy, że jesteśmy słabi, nic się nie da, nie mamy siły. Co więcej, ta energia i siła jest nam bez przerwy też kradziona, więc w pewnym sensie nie mamy tej siły, ale technicznie rzecz biorąc mamy siłę niesamowitą. I siłę kreacji mamy też olbrzymią, więc gdybyśmy pousuwali, gdybyśmy byli w stanie po pierwsze usunąć te wszystkie ograniczenia i manipulacje tak pstryknięciem palca i przyjęlibyśmy to, no bo to też jest tak, że zrobić to jedno, a jeszcze przyjąć to drugie, to tak, to można by było powiedzieć, że w ciągu ułamka sekundy coś się zmienia. To mogłabym tu mieć Lamborghini jutro. Kto wie? Ja jeszcze nie spotkałem czegoś takiego, ale wydaje mi się, że technicznie rzecz biorąc byłoby to możliwe. Wiesz, no bo to jest tak trochę jakby z statusem posiadania. Nie wiem, czy na przykład, jeżeli ktoś by powiedział, ale chciałbym być taki jutro, to czy już mógłby się stać? Ale czy mógłby mieć jakąś rzecz już jutro? Wiesz, no może i by się dało, bo by trzeba było popracować nad sobą, żeby móc coś takiego przyjąć i nad rzeczywistością, żeby nam się to mogło wydarzyć, ale kto wie. O ciekawą rzecz teraz zahaczyłaś, mianowicie dlaczego nie dzieje się od razu tak, jak byśmy chcieli. Dlatego, że jest tak olbrzymia ilość negatywizmu w nas i na zewnątrz, że to jest bezwładność tego, to jest olbrzymia ilość, którą musielibyśmy przemóc. Może są istoty, które mają taką siłę, ale generalnie my obecnie jesteśmy na takim etapie, w którym potrzebny jest proces. I obecnie rozwój duchowy, jeżeli nawet ktoś pokaże drogę i da narzędzia i prowadzi i mówi, zmieniłaś się, zmieniłeś się, czy nie się nie zmieniłeś, to coś dało, to nic nie dało, to i tak jest to proces. Jest to praca. Jest to praca. Która chce do tego dojść, która do tego dąży. Dokładnie. Nawet jeżeli swoje siły zewrzemy i jesteśmy bardzo zmotywowani, skupieni i mamy możliwości, to i tak nam to jednak trochę zajmie. Teraz w tych czasach, jak długo może zająć proces krystalizacji takiej osoby, która nie jest może w jakimś stopniu już rozpoczęła swój wzrost, swój rozwój,
i chciałaby teraz pójść ścieżką krystalizacji. Ile to jej może zająć czasu? Wiesz co, tyle to jest trudno orzec, że na przemianę wpływa nie tylko nasza praca i znajomość metod i ewentualny jakiś mentoring, ale też czynniki zewnętrzne. To znaczy, są istoty, którym zależy na tym, abyśmy się nie rozwinęli i się nie wyrwali. Ale są też takie, którym bardzo zależy na tym, żeby można było się tu rozwijać. Tak, no chcą też pomagać, owszem. No właśnie, i to jest, chociaż na razie tych tamtych drugich mam wrażenie, znaczy tych pierwszych, tych złych jest więcej, ale jest ich coraz mniej. I właśnie może być tak, że z czasem będzie, jeżeli ich będzie mniej i zacznie być większa pomoc tamtych istot, które wspomagają, to nagle się okaże, że jeżeli ja teraz na to, co ja widzę, to powiedzmy 5 lat, 7 do krystalizacji, to nagle się później okaże, że wystarczy rok. To by była bajka. No to byłaby bajka. Natomiast mam wrażenie, że to idzie trochę w postępie geometrycznym, to dobro. I pomimo tego, że naprawdę było tu strasznie, to za każdym razem mniejsza ilość zła mniej się przeciwstawia. I mam wrażenie, że też pewne osoby, które żyły w ukryciu i chciały zrobić rebelię, teraz się pokazują. I jest szansa, że zmieni się drastycznie, bardzo bym tego chciał, ta równowaga, ta proporcja. Mhm. Poza tym jest też tak, że osoby, które już coś osiągnęły, tworzą pewną społeczność, tworzą pewną duchowość. I dlaczego nie przechodziłem przez ścianę? Bo 8 miliardów ludzi twierdzi, że się nie da. A wiemy, że wszystko jest energią, skupioną energią, ale energią. I tak naprawdę właściwie to nie wiadomo, czemu my tak za bardzo nie możemy przejść przez tą ścianę, bo być może możemy. I teraz, jeżeli olbrzymia ilość ludzi, coraz większa, będzie skrystalizowana, to oni będą tworzyli niesamowitą społeczność, która będzie nas podtrzymywać. Im więcej osób będzie myślało w pozytywny, właściwy sposób, tym te następne będą z łatwością szły w tamtą stronę. Toksycznej pozytywności, bo to nie jest, mówimy o pozytywnym myśleniu, ale to nie znaczy, że mamy myśleć, że tu jest tak pięknie, przepięknie, że ach, tylko chce się żyć, że wszystko jest z miłością dla miłości, że miłość to jest taka siła, która już przezwycięży wszystko, wystarczy wszystko tylko kochać, z wszystkimi żyć za pan brat i będzie wszystko wspaniale. Tu trzeba wspomnieć, że mówimy o pozytywności w pozytywnych programach w naszych warstwach duchowych, czyli w warstwie przyczynowej, warstwie mentalnej, astralnej, w warstwach nadprzyczynowych. I to jest ta praca chyba do wykonania, żeby pousuwać wszelkie negatywne programy. Ja myślę, że być może ci, którzy na początku mówili, że miłość, tak, motylki, trzeba być ze wszystkimi za pan brat i wszystko jest pięknie i dobrze, mieli chyba na myśli te warstwy wyższe, przyczynowe, a nie tutaj tą rzeczywistość i te skafandry, których wcale tak różowo zazwyczaj nie jest. Właściwie nie znam, ja nie znam, nie wiem, może ty znasz osobę, która ma wszystko poukładane w życiu, nic jej nie dolega, ani zdrowotnie, ani w relacjach, ani w rodzinie, ani w biznesie, jest po prostu happy, bo wszystkich kocha i wszyscy ją kochają naokoło. Wiesz co, zależy jak definiować właściwe podejście. Już nie chcę nawet mówić o miłości, bo to już jest, wszyscy tego używają. Natomiast właściwe podejście. I teraz jeżeli mamy do wszystkich mieć właściwe podejście, to nie znaczy, że teraz do swojego wroga, który chce nas zabić, będziemy, nie wiem, albo nastawiać drugi policzek, albo wysyłać mu jakąś miłość, bo może on coś zrozumie. Nie zrozumie. Bo go wzmacniamy i on nas zaatakuje, nam przywali jeszcze bardziej. Przećwiczyłem, tak to właśnie działa. Właściwym podejściem do kogoś, kto chce nas ukatrupić, jest obrona, jest też atak, jest też niepozwolenie mu na to, aby nas krzywdził. Czyli ustalanie też granic. Dokładnie. I chronienie siebie. I to jest właściwe podejście. Jeszcze lepszym podejściem byłoby stworzenie takiej rzeczywistości, ale trzeba byłoby wejść w swoje własne warstwy bardzo głęboko przyczynowe, w której tej rzeczywistości nie byłoby w ogóle miejsca dla osób, które nas krzywdzą.
I to byłoby super. Natomiast myślę, że to jest możliwe. Ja jak patrzyłem sobie, czy w ogóle jest dobrze w jakimkolwiek wszechświecie, czy w ogóle jest tak, że bo podróżowałem sobie po różnych galaktykach i spotykałem jeszcze gorsze miejsca niż tu, a spotykałem lepsze miejsca niż tu i te lepsze polegały na tym, że żyły tam istoty, których nie dało się skrzywdzić, ponieważ, nie to, że chciałem je skrzywdzić, tylko patrzyłem, co by się stało, gdyby ktoś chciał. To w nich jest tak silna odmowa, niezgoda na coś takiego, że po prostu nie ma tego, jak wykonać. Wiesz, nie ma. My jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli weźmiemy pałę i komuś przywalimy, to przeważnie nam się to uda. Chyba że to jest jakiś Schwarzenegger, to nam się nie uda. Natomiast tam się tego nie da zrobić, ponieważ nie ma takiego przyzwolenia rzeczywistości. Jest to nam nieznane. Tutaj wszyscy wszystkich... Czyli my tutaj dostajemy, nie wiem jak to nazwać, księgi, dlatego że wyrażamy taką wolę. Nasza wola jest manipulowana poprzez błędne oprogramowanie zainstalowane nam przez najeźdźców. I tak naprawdę cała gra, cała walka toczy się o to, żeby to błędne oprogramowanie, które pozwala na takie rzeczy, po prostu wyczyścić i na to miejsce wstawić takie, jak mają te istoty, o których mówię. Nam zostało to wgrane jak wirus, jak oprogramowanie takie podstawowe. I my możemy sobie modyfikować nasze oprogramowanie tak trochę, na ile nam się wydaje, natomiast to takie podstawowe, głębokie jest teoretycznie niezmienne, a to właśnie musimy zmienić. I w tym niezmiennym jest to, że normalnie wzajemnie się krzywdzimy. Jest to normalne, że przecież lew zabija, żeby zjeść. To jest normalne, że my, hodujemy zwierzątka, żeby je zjeść. To przecież normalne, że ktoś na kogoś napada, jakieś państwo i tak dalej, i tak dalej. Dla nas jest to normalne. To jest normalne, że oszukuje się w reklamach, że posmarujesz się maścią i dziadek, 70-letni nagle wstaje i rzuca wnuczkiem, podrzuca go gdzieś tam do góry i jest szczęśliwy. Przecież to jest oczywista bzdura, oczywiste kłamstwo, ale my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, przyzwalamy na to, a tylko dlatego, że mamy to w domyśle, w tych ustawieniach początkowych. Nawet gdybyśmy się przeciwstawiali temu, to i tak się tam nic nie zmieni. Cały czas będziemy przyzwalać na bardzo głębokich poziomach, do których nie mamy dostępu. Generalnie do tego właśnie dążymy, żeby zmienić ustawienia podstawowe i żebyśmy w domyśle mieli tak, jak tamta istota, którą spotkałem, że nie da się nas skrzywdzić. My nie mamy generalnie krzywdzenia w zakresie tego, co nas otacza, a tego, co można z nami robić. O, tak bym to określił. Tam coś takiego nie istnieje. Te istoty oczywiście komunikowały się ze sobą, z innymi istotami, ale miały na wejście takie coś, że nie można ich skrzywdzić. Nikt ich nie krzywdził. Po prostu nam taką bajkę zaimplementowano. My myślimy, że inaczej nie można i tylko dlatego się z tym godzimy i tylko dlatego w tym żyjemy. Zmiana tych ustawień jest o tyle kłopotliwa, że mamy do wyboru albo zmienić tą rzeczywistość, bo my powiedzmy, że tam gdzieś w sobie to wpiszemy, niech tam będzie, ale co z rzeczywistością nas otaczającą? Musielibyśmy albo żyć w innym wszechświecie, w którym wszyscy tak myślą, albo zmienić ten wszechświat. No właśnie, ale teraz wszyscy myślą, że zejdzie promień słońca i zmieni to całe otoczenie na tym, tyle cokolwiek to znaczy i cokolwiek autor miał na myśli. To. Wydaje się, że nawet ci ludzie pracują świadomie takiego procesu nad sobą, ale mają nadzieję, że otoczenie po prostu się do nich dostosuje. Że może będzie tak, jak było, tylko niektórych nie będzie, albo że zostaną wszyscy, no bo jak tutaj zostawić moje dziecko, albo moją mamusię, mojego tatusia, którzy no nic w tym czasie nie robią w celach, w cudzysłowie znowu powiem, przejścia w tym te dla mnie po prostu krystalizacji ciała. No to są trudne tematy, bo co zrobić, jak niektórzy pracują, a niektórzy nie? Do pewnego momentu będziemy w stanie żyć na tej jednej ziemi, bo w tym momencie na ziemi są olbrzymie po prostu dysproporcje stylu życia i są. I jedni i drudzy żyją, ale wydaje mi się, że niedługo będzie tak, że może będą dysproporcje, ale baza się zmieni
i dla pewnych osób już nie będzie miejsca. Będzie na innych planetach, ale tu się coś zmieni. Piotr, powiedziałeś, że rozwijając się duchowo stajemy się bardziej sobą, ale co to tak naprawdę znaczy stawać się bardziej sobą? Chodzi o to, że się bardziej odczuwa siebie, swoje emocje, czy bardziej siebie się widzi w lusterku? Na czym to polega? Wiesz, to jest bardzo ciekawe, kiedy na treningach interpersonalnych, na studiach psychologii były takie zadania. Co teraz czujesz? Poczuj siebie, co teraz czujesz? To wiele osób w ogóle nie wiedziało, o co chodzi. W ogóle nie wiedziało, było myślę, że, ale nie myśl. Co czujesz? No myślę, że czuję, ale co czujesz? Ale inny przykład, to wiele osób jest tak bardzo poświęconych, nie wiem, swoim dzieciom albo mężowi kobiet. Robi tylko to, żeby mąż miał, nie wiem, wyprane, posprzątane i mógł do pracy iść, że poświęcają się rodzinie, pracy, nie wiem, religii. No, ludzie się poświęcają różnym rzeczom, co wcale nie jest takie dobre, dlatego że poświęcenie powoduje, że poświęcam coś z siebie. I później, kiedy powiedzmy, jeżeli człowiek, nazwijmy to, powiedzmy, te dzieci wyfruwają z rodzinnego gniazda, człowiek poświęcił się rodzinie, to on w ogóle nie wie, co on ma robić w życiu. Dlatego, że on siebie nie zna. Dlatego, że nigdy siebie nie pytał, co on by chciał, czego on pragnie, kim jest. Dlatego to jest, wiesz, tak naprawdę każdy człowiek jest bardzo ciekawy, jest inny. Nie ma dwóch takich samych ludzi i są niesamowicie różne konfiguracje. Tyle, że my nawet się nie eksplorujemy, dlatego że boimy się, dlatego że wmawia nam się jakieś poświęcenie, dlatego że jesteśmy tak zmanipulowani, że jedyne co to tylko głowę wsadzić, nazwijmy to, w telefon albo w coś, co... albo w zakupoholizm, albo w telewizję najczęściej, no, albo w cokolwiek innego, gdzie odpłyną. I tak naprawdę nie ma tego życia prawie wewnętrznego i prawie nie istnieją, tam się nic nie dzieje. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy, że monada czasami powraca do ciała świadomością co kilka lat, bo tam się nic nie dzieje w tym ciele. Ten człowiek działa jak automat. Można by powiedzieć, że włączył automatycznego pilota i ten automatyczny pilot sprawuje swoje funkcje, czyli tam dba o to, aby ciało przeżyło i tam się nic więcej nie dzieje. I w momencie, kiedy zaczynamy rozwijać się duchowo, to zaczynamy się bardziej czuć, zaczynamy odrzucać manipulacje, które powodują, że mamy negatywny stosunek do samych siebie, że nie widzimy rzeczywistości, że nie dostrzegamy piękna, nie jesteśmy wdzięczni. I tak naprawdę nas to tylko dołuje, a im bardziej jesteśmy zdołowani, tym bardziej popadamy w jakąś taką studnię ciemności, z której nie można wyjść i nam się nie chce wyjść i nam się nic nie chce i przestajemy żyć. I nad tym przez długie, długie lata, a właściwie niektórzy przez całe życie od początku aż do śmierci. Dokładnie, aż do śmierci. Rozwijając się duchowo, możemy doświadczać pięknych rzeczy, ale prawdziwie doświadczać tej osławionej miłości, prawdziwie doświadczać wdzięczności, radości, spokoju ducha. To miałeś na myśli? Tak, w ogóle fakt doświadczania pewnych stanów też można pogłębiać. Ja może dam przykład. Ktoś jeden mówi, a ja mam słuch rozwinięty na poziomie pierwszym, to znaczy gra albo nie gra. A ktoś, taki Mozart, on był w stanie raz usłyszeć melodię, a później zapisać ją w nutach. I to nie laskotek na płotek, tylko bardzo skomplikowane utwory i on był w stanie nie dość, że zapisać to w nutach, to jeszcze poszczególne sekcje, nie wiem, smyczkowe, jakieś tam dęte, jakieś tam w klawesynowe, to on był w stanie rozpisywać każdy instrument osobno. Jak bardzo rozwiniętą wrażliwość muzyczną musiał mieć ten człowiek. Myślisz, że my się duchowo rozwijamy w jakąś wrażliwość? Coś takiego, tak. Wydaje mi się, że nasze... Nawet nie chodzi o zmysły, ale no niech będzie, że zmysły nam się wyostrzają, ale tu nie chodzi, że będziemy mieli słuch jak, nie wiem, jakiś, czy wzrok jak jastrząb, czy coś tam, nie wiem, węch jak rekin, tylko chodzi o to, że zdolność do odbierania na przykład piękna albo
nie wiem, jakichś dźwięków sztuki, czy na przykład ludzkiej dobroci, nam się niezmiernie zwiększy. Chciałabym więcej, że będziemy mieć zdolność do odbierania telepatii, będziemy mieć zdolność do odbierania intuicyjnie tego, czym ktoś bądź coś jest, czyli dobra i zła oznaczania, o czym też już mówiłeś, że to jest do oznaczania w tamtym wymiarze. Będziemy mieć zdolność również do czucia, może nie współodczuwa, no może być, nie tyle chodzi mi o empatię, bo to nie jest do końca takie dla mnie jasne, ale o współodczuwania pewnych rzeczy i działania symultanicznego. No tak, bo to, wiesz, jest też zwiększenie naszych możliwości. Jeżeli człowiek zaczyna czuć drugą osobę empatycznie, albo nawet widzieć jego myśli czy uczucia, to jakże zwiększa to jego możliwość percepcji drugiej osoby. A prawidłowego reagowania na jego uczucia. Też. Ale też chodzi o to, że my na przykład, jeżeli powiedzmy, słyszymy dźwięk, to wiele osób, no po prostu słyszę dźwięk, a inne osoby mogą powiedzieć, słyszę go tak, ale to mi się kojarzy z czymś tam, ale na przykład wiem, że jest to dźwięk kojarzony z tym i z tym, nawet nie umiem tego powiedzieć, ale osoby, które są rozwinięte muzycznie, dla nich dźwięki wytwarzają w ich duszach, w ich ciałach całe wszechświaty, a poczekaj, tylko dokończę. A osoba, która jest nierozwinięta muzycznie, usłyszy dźwięk i on w jego duszy pozostawi tylko pewien taki mały ślad i ten ślad zaraz zniknie. A w duszy tamtego będzie niesamowita feria barw, odczuć, smaku, no nie wiem jak to nawet nazwać. I te osoby żyją w przepięknym świecie, który odbierają na powiedzmy podstawie dźwięków, a można też odbierać na podstawie różnych innych odczuć. Osoba, która będzie się rozwijać, na początku musi odrzucić olbrzymią ilość blokad, które blokują, uniemożliwiają odczuwanie siebie. Kiedy zacznie odczuwać siebie, to zacznie pogłębiać możliwość doznań i taka osoba będzie o wiele bardziej wrażliwa na świat przyrody, światy duchowe, a nawet świat drugiego człowieka. I będzie bardziej żyć, to życie będzie pełne barw, doznań. Ja na przykład, jak słucham muzyki z popularnych MP3-ek, to aż mnie wszystko boli. Znaczy, słyszę, moje receptory słyszą dźwięk, że on do mnie dobiega i no, miło jak gra coś przyjemnego. Natomiast jeżeli ja słyszę dźwięk z dobrej płyty winylowej, która nie jest pociachana cyfrowo, jak CD, i to jest dźwięk na dobrym sprzęcie odtwarzany, to pojawia się swego rodzaju przyjemność obcowania z dźwiękiem. Co ten dźwięk daje i jak on rozlewa się w mojej duszy. Jeszcze jeżeli jest to ładny dźwięk, to czasami no, człowiek czuje, jakby był na takim koncercie przy osobie, która śpiewa czy gra. I to jeszcze w bardzo dobrym miejscu, na sali z dobrym nagłośnieniem i tak dalej, i tak dalej. Dotyka się jakiejś pięknej rzeczywistości. I wydaje mi się, że między innymi rozwój duchowy, poza tym, że uwalnia nas od jakichś okowów, to daje nam możliwość stawania się coraz bardziej właśnie sobą i poznawania siebie, co lubię, czego nie lubię, co mi się podoba, ale też okazuje się, że można eksplorować to, co mi się podoba jeszcze głębiej, jeszcze bardziej. Nagle się okażemy, że jesteśmy niesamowitymi istotami, które mają być może jakieś właściwości, zdolności, o których nam się nawet nie śniło, że mamy, bo były tak bardzo zablokowane. Dlatego właśnie trochę to miałem na myśli, kiedy mówiłem, że ludzie mówią, kurczę, no cały czas jestem sobą, tylko ludzie naokoło są jakby w zbiorowym szaleństwie, ale to się właśnie czuje, kiedy się człowiek rozwija, że
cały czas jestem sobą, staję się coraz bardziej sobą, jakbym się obudził i coraz bardziej budził do bycia sobą, a ludzie naokoło, bardzo często widzimy ich jako takich, którzy są w jakimś amoku albo zbiorowym letargu, albo na nich wszystkich zadziałało coś, co, że to powoduje, że są w jakimś śnie,